Siema, dzisiaj Samsung R710. Nagrywanie zaczynam już trochę w trakcie pracy, gdyż zapomniałem włączyć nagrywanie w aparacie. No ale cóż, damy sobie radę. Jak na razie wiele nie zrobiłem, tak? Zgrałem dane z komputera, odkręciłem wszystkie śrubki, wszystkie zaślepki. W czasie zgrywania danych komputer już był bez zaślepek, gdyż temperatury, które panują w środku, przekraczają 80 stopni. Tak więc chciałem zminimalizować te niekorzystne warunki pracy dla komputera, tak? I tyle. Dobra, teraz zobaczmy, jak wyjąć tą klawiaturę. Od dołu są takie bolczyki, zatrzaski, które trzeba po prostu odhaczyć do tyłu. Cyk. I gra. Od razu widać, i wy to też pewnie widzicie, a kadr tego nie obejmuje. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale komputer jest mocno zakurzony w czasie demontażu. Na matryce zleciało już bardzo dużo syfków, paproszków i takich tam innych. Tutaj jakieś uszkodzenie. No komputer jest w stanie generalnie dobrym, tylko tak. Klawisz był przyklejony do membranki. Niestety odpadł. I to by było chyba na tyle z większych uszkodzeń, które rzuciły mi się w oczy. Teraz sobie zdemontujemy cyk. Znaczy odepniemy taśmę. Tu. Odepnę też od razu antenki Wi-Fi. Później nie zapomnieć, bo będą się trzymały. Tutaj są. Cyk, cyk. Sama karta nie powinna przeszkadzać, więc zostawię ją, póki mogę. Dobra. Teraz chyba trzeba już podnieść. Ja was... Kurde, statyw jest źle ustawiony. O dobra, ale tak powinniście widzieć. W czasie demontażu, kiedy zapomniałem wcisnąć nagrywanie, opowiadałem trochę o swoich doświadczeniach z Samsungami. I no teraz muszę to siłą rzeczy powtórzyć, że według mnie Samsung używa słabej jakości tworzyw do wykonywania obudów. Nie dość, że już w chwili zakupu są one po prostu kiepskie. Bierzemy do ręki i w śle powiemy, że to Samsung, bo wszystko trzeszczy. Ładnie świeci, ale trzeszczy. Czekajcie. Czekajcie chwilkę, zaraz dokończę swoją myśl. Czy to się... Nie. No dobra, ładnie świeci, ale trzeszczy. A jak przyzwyczajimy się do trzasków, to w momencie, kiedy komputer, znaczy chłodzenie w komputerze się zabrudzi i w środku zaczną panować wysokie temperatury, te tworzywo bardzo szybko traci. Na wytrzymałości. Bardzo szybko. Wtedy w momencie demontażu trzeba naprawdę bardzo uważać z tego względu, że wszystkie mocowania gwintów pękają jak bańki. Chyba jeszcze tutaj jest. Czekajcie, tutaj śrubek nie ma. Ale tak widzę, że słabo mi to schodzi, więc trochę się pewnie pomotam. Kiedyś już demontowałem ten komputer, sobie mógłbym wrócić do tego filmiku i sobie odświeżyć pamięć. No ale już teraz to... Jak zdemontowałem kiedyś, to zdemontuję i dziś. Cześć.
Czekajcie, wszystkie śrubki na stówkę są odkręcone. Czy pod nóżkami nic nie ma? Tak. Należałoby to sprawdzić, bo trzyma mi się w górnej partii obudowy. Nie ma, ok. Więc należałoby jakoś mądrze zaatakować tą górę. Spróbujmy. O, proszę, wystarczyło podważyć zaślepkę zawiasów. Znaczy, zobaczymy, czy wystarczyło. Czekajcie, ta zaślepka chyba schodzi. Tak. A, no tak mi coś świtało, że ona schodzi, ale jakoś tak nieszczególnie jej się napiło przy pierwszej próbie. No to okej, okay. To by wiele wyjaśniło. Cyk. Jak coś będzie poza kadrem, to krzyczcie. W międzyczasie. Dobra, to odkręcone. Kurde, ogromne skrzydło matrycy, ono swoje waży, bo to jest 17 ponad, czy tam równo 17 cali. Trzymające się na dwóch śrubkach. I powiem wam, ja, no nie, o ile jestem w stanie zrozumieć, co chyba już nieraz powtarzałem na kanale, przy ultrabookach Samsunga, że tam się oszczędzało, tak? Znaczy, nie oszczędzało się wcale zarobkowych, ale ultrabooki były mega cienkie, lekkie i w ogóle, tak? No kosztem czegoś, oczywiście. Tam trzeba było wszystko liczyć, każdy plasticzek, żeby nie za dużo, nie za grubo. Tak samo śrubki. No ale w laptopie, w którym waga to chyba najmniej istotny parametr, raz, że pochodzi on jeszcze z czasów, kiedy do tego się też inaczej podchodziło. Czekajcie, zobaczmy. Chyba wszystkie gwinty zostały na swoim miejscu. Super. No więc wracam do swojej myśli. Laptop pochodzi z czasów... Znaczy generalnie to jest produkt, który on nie miał być lekki, miał być duży. Praca na nim miała być przejrzysta. No, a gdzieś tam w awaryjnej sytuacji można było go ze sobą gdzieś tam zabrać, tak? Jednak nie jest to komputer stacjonarny. Aczkolwiek umówmy się, do stacjonarki niewiele brakuje. No, laptop, znaczy komputer przenośny, który ma 17 cali i waży, nie wiem, o, ze 2-3 kilo pewnie, coś takiego.
Znaczy, nie myślę, że oceniłem wagę komputera tylko po płycie głównej z kadłubkiem. No ale tak ogólnie, tak? To nie miało być mobilne z założenia, więc myślę, że kolejna śrubka i gwint do mocowania niewiele by zmieniło. A tutaj fajnie widać, znaczy nie widać pęknięcia na osadzeniu gwintu, tak więc na plus. Na plus dla mnie, bo nie pękło w czasie demontażu, ale kurzu już jest co niemiara. Oho, na wentylatorze mega. Zaraz to zobaczycie. Zaraz to zobaczycie. To uwierzycie. Zaczekajcie, bo widzę, że się trochę rozjechał mi kadr. Cyk. No tak. Dobra, i teraz musimy to wszystko jakoś wyjąć. Cyk. Płyta, zanim ją zdemontowaliśmy, zdążyła trochę, znaczy trochę, no już wystygła. Gdyż pamiętajcie, że wyciąganie płyty, kiedy ona jest nagrzana, no w tym wypadku naprawdę mocno się nagrzewała. Kiedy jeszcze nie jest wystudzona, to wszelkie naprężenia, które na nią nałożycie, wpływają na, można by powiedzieć, bezpośrednio na podwyższenie ryzyka, że uszkodzimy chociażby luty pod układami, tak? Znaczy w tym wypadku pod dwoma układami, tak? Jeden to mostek, drugi to grafika. Wiem, że zaraz ktoś mi powie, że co ty gadasz, głupoty? Przecież temperatura topienia cyny to gdzieś tam w okolicach 200 stopni. No tak, święta racja. Ale bądźmy szczerzy, żaden komputer nie nagrzewa się, znaczy w czasie pracy komponenty, gdzie chłodzenie jest jakiekolwiek, może być bardzo zabrudzone, komputer nie nagrzewa się do 200 stopni, a układy jednak się odklejają i nie działają na nie Bóg wie jakie naprężenia. Zobaczcie, co się stało z radiatorem. Znaczy stało, w jakim jest stanie, tak? Kurczę, o. No i wszystko jasne. Generalnie pasta. Do wymiany. Dobra, teraz tak. Gdzieś tu widziałem szczoteczkę. O, jest. Szybciutko przeczyszczę teraz to chłodzenie. Od razu lepiej. Tak, powinno być dobrze. To, co jest w środku, zaraz zostanie wydmuchane kompresorem. A teraz już jest idealnie. Tada. Dobra. Dmuchnę jeszcze wentylator, już na łopatkach również jest osadzone sporo kurzu, znaczy sporo, może nie mówi, ale jest. Zawsze to lepiej wygląda, lepiej pracuje. I teraz muszę Was na chwilę zostawić. Bo było mi potrzebne to. Nie, nie, nie będę robił tego, o czym myślicie. Ja po prostu zetrę starą tą pastę.
No. I cóż. Pozostaje nam nałożyć nową pastę. I przystąpić do ponownego montażu. Zmontuję go już bez nagrywania. Bez, a może z. A co mi tam? Nagrywajmy, jest jeszcze 16 minut, nie, 13 do wykorzystania. To sobie nagram. Czy bardziej zawistni już na pewno czekali? A nie wydmuchał obudowy, zostawił kurz, weźmie pieniądze. Naciągacz. A to nie, zobaczcie. Nie no, dobra, żartuję. Nie ma wśród was. Grono moich widzów jest malutkie, znaczy malutkie, no już kurczę, jest blisko 300 osób. Ale wśród was wszystkich nie ma ludzi takich, którzy są po prostu no nie wiem, bezczelni czy coś. Oczywiście zdarza się, że ktoś mi zwrócił uwagę, znaczy nie zawsze słuszną albo nie zawsze trafioną, ale zwrócił uwagę, że on by zrobił to inaczej, a dlaczego zrobiłeś tak, zrobiłeś naokoło, srutututututututu. Okej, bardzo fajnie, bo to świadczy o tym, że wy to oglądacie i myślicie. Uwaga, muszę włączyć kompresor. Włączyć kompresor, szkoda, że od prądu odłączony. No ale... Tak więc, wracając... do mojego wywodu... Wasze opinie... są zazwyczaj przemyślane, a nie obraźliwe. Tak jak jednak niestety czasami bywa na kanałach. Widziałem, mam takiego youtubera, chyba go nawet subskrybuję, czekajcie, który bardzo dużo zajmuje się. On podobnie jak ja, chociaż jego zakres wiedzy jest, podejrzewam, wiele, wiele większy, bo on się zajmuje również
Softwarem chyba. A może i nie. Coś tam kiedyś widziałem, grzebał w DOSach, nie DOSach. Ja powiem tak. Znałem kiedyś te komendy DOSowe. Kiedyś. Jak zacząłem swoją przygodę z komputerami, to było jakieś tam, no nie wiem, 15 lat, jakieś 16, coś takiego miałem, tak? Więc drugie tyle już przeżyłem. Wtedy, kiedy to jeszcze było potrzebne, to korzystałem z tego, tak? I pamiętałem. A teraz, no po prostu nie, no. Nie pamiętam już tych komend i tak dalej. Więc dla człowieka, który w dalszym ciągu, kiedy to już nie jest w użytku powszechnym i bardzo rzadko się tego używa, a człowiek nadal kojarzy te komendy, tak? Uwaga, muszę się schylić. Więc mam dla niego jakiś tam szacunek. Aczkolwiek, mówię, lubiłem oglądać jego filmy, ale od kiedy... Znaczy, okej, on się w jakimś tam stopniu wybił, tak? Tam na którymś filmie powiedział, że zaryzykował, zostawił pracę, wziął się tylko za komputery, więc siłą rzeczy musi na tym jakoś zarabiać. Jednak no od jakiegoś czasu widziałem jakiś film u niego, gdzie firma przysłała mu na testy środki czystości do komputerów. On to wszystko tak zachwalał. Znaczy, ja nie mówię, że te środki były złe, aczkolwiek zdecydowana większość, których on tam mówił, że one są tak warte tego wszystkiego i one tak niewiele kosztują, gdzie sprawdziłem te ceny i one, sorry, ale kosztują wiele, tak? No, to nie są tanie rzeczy. Bo za jakieś sprężone powietrze w okolicach chyba 70 zł, no to wybaczcie, tak? To nie jest mały pieniądz. No i od tamtego czasu przestałem go oglądać. Znaczy, nie to, że przestałem, oglądam od czasu do czasu, jak mi gdzieś tam wyświetli. Ale no... trochę to wszystko chyba wzięło górę nad tym, czym on się zajmował z pasji. Generalnie się rozkręciłem i dosyć mocno ten... dosyć mocno skupiłem się na przedstawieniu problemu, który mnie zabolał u tego youtubera i zapomniałem, co wam miałem powiedzieć. No ale zabolało. Zabolało mnie może, wiecie co, bardziej z tego względu, że on, kurde, naprawdę ma full roboty. On składa komputerów od pyty i ciut ciut. Naprawdę, bardzo dużo. Serwisuje i tak dalej. Przecież ma z czego żyć. A ta recenzja, czy recenzja, test, nie wiem. No, oczywiście na pewno ma z tego jakieś profity, no ale... I tak jak powiedziałem, nie mówię, że te środki są złe. Ale jak ktoś nam pluje w twarz, to nie mówmy, że deszcz pada. No, powietrze za 70 zł czy 100, jakoś tak, to były spore pieniądze. To nie mówmy, że to jest tanie. Okej, słuchajcie, fajny produkt, skuteczny, ekstra, na długo starcza, dobre ciśnienie, dobre skupianie i tak dalej. No, ale cena jest, powiedzmy, wyższa niż u konkurencji, tak? Tylko, że produkt też jest lepszy, o ile jest. A nie, że super tani, kupujcie. Tak sobie teraz gadam i myślę, co ja wam chciałem powiedzieć, zanim właśnie zacząłem o tym mówić. Nie, naprawdę mnie to jakoś tak zirytowało. Chyba z tego względu, że ja lubiłem oglądać jego kanał. Naprawdę lubiłem, fajne rzeczy. Pęknięte, znaczy pęknięte, mocowanie odeszło. Podkleimy. No, dobra, kończę ten wywód o tym youtuberze. Każdy ma na siebie swój pomysł. Ja chyba też wolałbym utrzymywać się tylko z komputerów, a nie jeszcze latać do roboty, tak jak to nastąpi za jakieś tam
60 minut. Ale chyba nie chciałbym wciskać ludziom, że tak powiem, pluć im w twarz. O. Jednocześnie mówiąc, w czasie tego plucia, że to tylko deszcz. Dobra, widzę, że zostały nam 3 minuty nagrania. To chyba czas najwyższy odpalić komputer i sprawdzić tę temperaturę, o ile zdążymy. Resztę skręcę już, jak skończy mi się nagrywanie. A tak swoją drogą, macie tak czasem, że sobie oglądacie jakiś tam kanał, może nie to, że go śledzicie jakoś strasznie, aczkolwiek lubicie sobie go obejrzeć i nagle widzicie, że ten youtuber bądź ta osoba w pewnym momencie nagrywa taki filmik, który po prostu oglądając ten filmik macie świadomość, kurde, co on do mnie gada, co mi próbuje wcisnąć. I przestajecie go tak śledzić, okej, sobie obejrzycie od czasu do czasu, no ale już jednak to nie jest to samo. Przyznam się, że to był jedyny youtuber, którego tak śledziłem. Znaczy śledziłem, oglądałem często. No to teraz już nie mam żadnego. Jak widzicie, komputer uruchamia się długo. Wspomniałem wam już chyba w czasie demontażu na początku, że miał bardzo dużo wirusów, bardzo dużo zainfekowanych plików, w tym systemowych. No i że od początku działał bez antywirusa. Jedyny program antywirusowy, jedyny program, jaki tam działał, to był widziałem jakiegoś cleanera i malware anti coś tam, dalej skrótu mi nie rozwija. Żadnego programu, który byłby na stałe i działał w tle. Jest instalka Kasperaka, ale nie jest zainstalowana. Dobra, słuchajcie, zostało 9 sekund na karcie, zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy dalej. Na szklanym ekranie zainstalujemy. Odpalimy sobie Everesta. Jak widzicie, znaczy nie wiem, czy zwróciliście uwagę. A nie, wy tego nie widzieliście chyba. Przed ten komputer, kiedy kopiowałem dane, był postawiony na takim plasterku, tak aby polepszyć cyrkulację, zasysanie świeżego powietrza. No i tam temperatura spadła o jakieś 4-5 stopni chyba. A i tak to było ponad 80. Praktycznie przy wolnej pracy, tak, przy kopiowaniu danych. Później ta temperatura się nie zmieniła, może te ze 2 stopnie, kiedy już skończyły się kopiować dane. Teraz komputer stoi normalnie.
Nie ma jeszcze tylko nałożonych klapek, no ale to poprawi tyle, ile tylko cyrkulację powietrza. Znaczy tylko i aż, tak? Komputer ma większą swobodę w zasysaniu świeżego powietrza, no ale to, umówmy się, daje może do 5 stopni w dobrych warunkach. Zobaczcie. Wy tego teraz nie widzicie, zaraz zobaczycie. Tak, mają się cyferki po wymianie pasty termoprzewodzącej i po przedmuchaniu układu chłodzenia skórzu. Czujka na płycie głównej, więc to pewnie chodzi o mostek, to 51 stopni. Procesor również 51 stopni, 50-51 na każdym z rdzeni, o 52-53, 50-51. I dioda na karcie graficznej, na układzie, znaczy na układzie, na procesorze graficznym, to 53 stopnie. Te temperatury spadły o około 30 stopni, 25-30 stopni w stanie spoczynku. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie zapominajcie o tym, kiedy wasz komputer się grzeje, zaczyna się wyłączać. Nie zapominajcie o tym, aby pójść i oddać go do serwisu. Możecie również takie działanie podjąć sami. Znaczy nie zalecam, jeżeli nie macie jakiejś wprawy z śrubokrętem i jakimś tam majsterkowaniem rozkręcania laptopów, ale zawsze możecie skorzystać z wcześniej wspomnianego powietrza w puszce sprężonego. Niekoniecznie tego za 70 zł, wystarczy wam takie za dwie dyszki. I to na pewno też wam pomoże. Oczywiście nie jest to 100% serwis, z tego względu, że pasty, które są założone, pasty termoprzewodzące, zazwyczaj przez producentów są używane z tego niskiego sortu. Są to pasty silikonowe, ich przewodność temperatury też jest taka. Jest, no ale do średniej im nawet brakuje, tak? Więc to nie zawsze musi pomóc, tak? Aczkolwiek na pewno poprawicie działanie swojego sprzętu chociażby takim przedmuchaniem. Pamiętajcie, aby robić to według instrukcji, która jest na puszce. Puszka ma być trzymana w odpowiednim kierunku, znaczy kierunku, dyszą w kierunku nawiewu, tak? Znaczy wylotu powietrza, aczkolwiek nie do góry nogami, nie wiem, pod skosem. Ten pypek zazwyczaj ma być, dysza ma być zawsze na górze. Chyba że producent zaleca inaczej. I pamiętajcie, żeby nie dmuchać w czasie działania komputera. To nie jest dobre. I to tyle. Ponarzekałem, powiedziałem, co mi się podoba na YouTubie, co mi się nie podoba, co przestałem, gdzieś tam ze dwa razy straciłem wątek, ale co tam. Zobaczcie, komputer już wystartował na dobre, ja już kilka minut gadam. Temperatury to na płycie głównej 59-60 stopni, procesor 53-53 i grafika 53, płyta główna spadła do 54, o 59. Jak widzicie, w stanie spoczynku te temperatury wahają się tam między 55 a 60 stopni. To jest dobry wynik, taki jak powinien być. Starajcie się, aby wasze komputery również pracowały w optymalnych warunkach dla sprzętu, który jest w środku. Dzięki za poświęconą uwagę. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i całej reszty, co tam jeszcze można zrobić. Tylko nie psioczcie na mnie, że nie wiem, o, połamałeś to. No, trudno, pękło w chwili demontażu, znaczy pękło. A, wy nie widzicie. Sorry. Tutaj taki pypek. Pękło mocowanie, tak? To jest plastik, który jest lutowany. Wystarczy tam kapnąć kropelkę kleju i po wszystkim, nie będzie po tym śladu, tak więc takimi rzeczami wy sami też starajcie się nie zrażać, jeżeli demontujecie komputer. Komputer pracował w bardzo wysokich temperaturach, tak jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli to jest Samsung, to tworzywa pozostawiają wiele do życzenia. Ok,
Dzięki i na razie. Ło, ho.